Koniec produkcji amerykańskich legend. 18-latek z Polski wygrywa Rajd Dakar. Na polskich drogach pojawiają się najdroższe i najszybsze samochody świata, Passat stał się elektrykiem, a Toby King sprzedał swoje Lamborghini Kicksterowi. A to tylko garstka wydarzeń z minionego roku. Moi drodzy, zapraszam na motoryzacyjne podsumowanie 2023 roku. Pierwsze, z dniem 1 stycznia w Polsce przestała obowiązywać tarcza antyinflacyjna na paliwo. To dla nas, kierowców, oznaczało wzrost VAT-u na paliwie z 8 do 23%, a co za tym idzie dla osób niebędących przedsiębiorcami, również wzrost cen paliw. 2 stycznia świat motoryzacji obiegła przygnębiająca wiadomość. Ken Block, kierowca rajdowy, założyciel marki DC Shoes i twórca znanej serii filmów Gymkhana, zginął w wyniku wypadku na skuterze śnieżnym. W styczniu również marka Porsche zaczęła się chwalić swoimi pracami nad syntetycznymi paliwami, które miały być ich sposobem na ocalenie samochodów spalinowych. Chwilę później zrobiło się głośno o BMW 850 i Koenig Specials, które rzekomo niegdyś należało do polskiego mafiozy Nikodema Skotarczaka i które zostało kupione przez pewnego jegomościa z Wielkiej Brytanii i tam też uruchomione. Na początku roku również Mazda ogłosiła wielki powrót silników Wankla. I większość fanów motoryzacji wówczas zamarła w ekscytacji, a później opadło w zawodzie, bo okazało się, że wankielek w Mazdzie MX-30 będzie zaledwie generatorem prądu. W styczniu także nasz rodak, Eryk Goczał, stał się najmłodszym w historii zwycięzcą rajdu Dakar. I dokonał tego w wieku zaledwie 18 lat. Z końcem stycznia zaczęła się długo wyczekiwana produkcja Forda Mustanga 7. generacji, czyli jednego z ostatnich samochodów dostępnych w sprzedaży z wolno ssącą V8. Rok 2023 w motoryzacji był również rokiem wielu pożegnań. W lutym przykładowo pożegnaliśmy silniki VR6 od Volkswagena. Te od pewnego czasu nie były już oferowane w Europie, natomiast w Stanach do lutego z tym właśnie legendarnym silnikiem można było zamówić Volkswagena Atlasa. Jakby tego było mało, Bentley, marka kojarząca się z silnikami W12, w lutym obwieściła, że tych silników więcej już nie będzie. Na pożegnanie więc wypuścili model o dźwięcznie brzmiącej nazwie Batur, który powstanie w ilości zaledwie 18 egzemplarzy. I tym też akcentem przechodzimy do tego, co działo się w marcu, a marzec również był miesiącem pożegnań. Zanim o pożegnaniach jednak, Pininfarina Battista stała się najszybszym seryjnym samochodem na 1/4 mili. Czas, jaki udało się osiągnąć temu samochodowi na tym dystansie, to 8 sekund 55 setnych. Dotychczasowy rekord należał do Rimaca Nevery z czasem 8.58 i zdarzenie to było o tyle dziwne, że Pininfarina Battista ma dokładnie te same baterie i dokładnie ten sam napęd, co właśnie Rimac Nevera. W marcu doszło również do spektakularnego wypadku Ferrari 296 GTB i Ferrari F12 we Włoszech, który zakończył się pożarem, ale na szczęście nikt nie został poważnie ranny. W tym miesiącu stało się również coś, na co czekał każdy prawdziwy fan prawdziwej turystycznej motoryzacji, bo do produkcji wszedł samochód nowej marki z wolno ssącym, kręcącym się do ponad 12 tysięcy obrotów na minutę silnikiem V12. Mowa tu oczywiście o GMA T50, zaprojektowanym przez legendę świata Formuły 1, czyli Gordona Murraya. A gdyby komuś było mało wolno ssących V12, to zobaczyliśmy zakamuflowane Lamborghini Revuelto, czyli następcę modelu Aventador. Ale żeby nie było tak słodko, tak jak powiedziałem, marzec również był miesiącem pożegnań i pożegnaliśmy dwie absolutne legendy. Pożegnaliśmy Chevroleta Camaro, którego produkcja zwieńczona została limitowaną wersją Collector's Edition, oraz pożegnaliśmy Dodge Challengera, którego produkcja została zakończona z przytupem, bo wypuścili wersję Demon 170 o mocy 1025 koni mechanicznych. W tym miesiącu również niemieccy parlamentarzyści przegłosowali wycofanie się z zakazu sprzedaży samochodów spalinowych w Europie po 2035 roku w związku z prowadzonymi wówczas przez Porsche pracami nad ekologicznymi paliwami syntetycznymi. Kwiecień przyniósł przytłaczający koniec Volkswagena Passata na rynku.
ale na szczęście tylko w sedanie, bo jeżeli jeszcze nie wiecie, to Passat w sedanie został zastąpiony elektrycznym Volkswagenem ID.7, natomiast Passat w kombi po prostu pozostał Passatem. W tym miesiącu również doszło do absurdu podczas Grand Prix Berlina Formuły E, które zostało przerwane przez ekoaktywistów. Co było dosyć absurdalne, bo przecież z założenia elektromobilność to tak naprawdę ekologia. Chyba że byli to ekoaktywiści z IQ600, którzy wiedzieli, że elektryczna motoryzacja nie jest ekologiczna na dłuższą metę. W kwietniu również Mateusz poprowadził swojego pierwszego motoniusa podczas mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych. I w sumie przyjęliście go bardzo ciepło, co jest bardzo miłe i od tego czasu też Mateusz regularnie przynajmniej raz w miesiącu prowadzi swojego motoniusa. No ale co działo się w maju? Pojawił się kolejny dowód świadczący o tym, że prawdziwa motoryzacja umiera. Brabus po raz pierwszy w historii przerobił samochód elektryczny, czyli Mercedesa EQS-a. Oprócz tego Rimac Nevera w ciągu jednego dnia ustanowił 23 różne szybkościowe rekordy świata. Przy okazji wyrównując rekord Pininfariny Battisty na 1/4 mini z czasem 8:55. W kwietniu również nasz wspaniałomyślny rząd wdrożył w życie projekt darmowych autostrad. To znaczy, po pierwsze, darmowych, bo wiadomo, że autostrady są finansowane z budżetu państwa, który zasilany jest poprzez nasze podatki. No i po drugie, darmowe autostrady na terenie całego kraju były aż dwie. Oprócz tego spłonęła jedna z 275 sztuk Mercedesa AMG One, ja wystartowałem w swoich pierwszych zawodach driftingowych i zająłem drugie miejsce oraz świętowana była setna rocznica legendarnego 24-godzinnego wyścigu Le Mans. I obchody tejże właśnie setnej rocznicy były dosyć łaskawe dla nas Polaków. A to dlatego, że pierwsze miejsce w klasie LMP2 zajął polski zespół Inter Europol Competition, a na drugim miejscu dojechał zespół WRT, w którym jechał m.in. sam Robert Kubica. W czerwcu BMW wypuściło do sprzedaży w Polsce niezbyt piękne, ale za to najdroższe BMW w historii, czyli model XM Label Red, kosztujący co najmniej 1 100 000 zł. Poza tym po raz pierwszy zobaczyliśmy zakamuflowane BMW M5 na torze Nordschleife. Na polskich drogach pojawił się wart kilkanaście milionów złotych Hennessy Venom F5, a Koenig Zegregera odebrał z rąk Rimaca rekord czasu przyspieszenia od 0 do 400 km na godzinę i ponownego zhamowania się do zera. Poza tym pojawiły się pewne kontrowersje związane z planowaną polską marką samochodów elektrycznych Izera. Izera dostała od polskiego rządu dofinansowanie w wysokości 500 000 000 zł, a w czerwcu okazało się, że nie ma nawet gruntów pod budowę fabryki tej marki, no więc generalnie kabaret. Jakby kabaretu było mało, to we Wrocławiu moździerz samobieżny staranował Forda Fiestę. Ale za to pod koniec miesiąca okazało się, że oprócz BMW M5 w sedanie, w 2024 roku będziemy mogli się spodziewać BMW M5 w wersji Touring. A po sukcesie M3 w Touringu mnóstwo fanów motoryzacji na ten samochód właśnie czeka. Dokładnie 1 lipca 2023 roku w Polsce wszedł w życie zakaz wyprzedzania dla samochodów ciężarowych na dwupasmowych drogach szybkiego ruchu oraz autostrada. To czy ten przepis jest respektowany, to akurat druga sprawa, niemniej jednak no zmiana myślę, że na lepsze. W lipcu nastąpiło również kolejne motoryzacyjne pożegnanie. Pożegnaliśmy Forda Fiestę, którego produkcja została oficjalnie zakończona. Za to na pocieszenie, zwłaszcza dla takich dinozaurów internetu jak ja, na sprzedaż pojawiło się Lamborghini słynnego Toby Kinga i samochód ten kupił nie kto inny jak Kickster. W sierpniu telenowela związana z marką samochodów Izera była kontynuowana, bo grunty pod budowę fabryki miały zostać kupione w lipcu, nie zostały kupione, bo przetarg został unieważniony i przeniesiony na wrzesień. Za to Ford pokazał światu absolutnie szalonego i chyba najdroższego w historii Mustanga w odmianie GTD. Auto ma kosztować $300 000 i mieć zastosowanych mnóstwo technologii z wyścigówek klasy GT3. Natomiast z nieco przykrych informacji. Człowiek, który kupił Pagani Zondę od Lewisa Hamiltona, rozbił ją w tunelu w Walii. A oprócz tego na aukcji RM Sotheby's sprzedało się kilka absurdalnie drogich samochodów w fatalnym stanie.
Między innymi takie Ferrari 365 GT 2 plus 2 za 484 tysiące złotych, takie Ferrari 250 GT za 6 816 tysięcy i takie Ferrari 500 Mondial Spider za 7 725 tysięcy złotych. A we wrześniu, cóż, kolejne pożegnanie. Jeep Gladiator znika z Europy, bo ma problemy ze spełnianiem norm emisji spalin i po prostu słabo się sprzedawał. Ale za to z polskiej fabryki wyjechał pierwszy samochód elektryczny, z tym, że nie mówimy tutaj o Izerze, tylko o Fiacie 600e, który wyjechał z fabryki tej marki w Tychach. W temacie Izery to Najwyższa Izba Kontroli wykazała całe mnóstwo nieprawidłowości związanych z tym projektem. Oprócz tego we wrześniu prawie rozjechałem Mateusza podczas zawodów driftingowych w Poznaniu, ale za to w sumie w całym sezonie zdobyłem tytuł Mistrza Polski. A BMW ogłosiło, że od teraz nie będzie już BMW M w odmianie Competition, bo wszystkie M-ki wyjściowo będą tak mocne i tak szybkie, jak ich dotychczasowe odmiany Competition. Natomiast październik był nie najlepszym miesiącem w świecie motoryzacji. Zmarł Burkhard Boven-Siepen, czyli założyciel marki Alpina, robiącej wyjątkowe auta na bazie modeli marki BMW. Oprócz tego dowiedzieliśmy się, że od 2024 roku na polskich stacjach benzynowych pojawi się paliwo E10. I dla chcących tankować 95 nie będzie wyboru pomiędzy E10 a E5, pomimo że miał być. Poza tym BMW wprowadziło płatną subskrypcję na adaptacyjne zawieszenie w swoich samochodach, co wówczas było po prostu absurdem, natomiast boję się, że w przyszłości może się stać wręcz trendem wśród producentów samochodów. Honda zaprezentowała koncepcyjną wersję modelu Prelude, który ma po latach wrócić na rynek, a w Polsce widziany był Koenigsegg Jesko. Także no, Polska w ruinie. W listopadzie natomiast zabetonowali samochód na ulicy w Łodzi. Rimac rozpędził się do 275 km na godzinę na wstecznym, ustanawiając nowy rekord Guinnessa. Okazało się, że pewien zamożny Polak zamówił jedyną na świecie sztukę Lamborghini Authentica, a ostatnie Audi TT zjechało z linii produkcyjnej w Jorze. Więc tak, było to kolejne motoryzacyjne pożegnanie 2023 roku. Dowiedzieliśmy się także, że Robert Kubica w 2024 roku będzie jeździł w wyścigach długodystansowych w klasie LMGT 3 za kierownicą bolidu Ferrari. Porsche zaprezentowało innowacyjne zawieszenie w nowej Panamerze sterowane za pomocą telefonu i odbyła się licytacja rozbitego Lamborghini Countacha z Wilka z Wall Street. Swoją drogą licytacja skończyła się na kwocie 1 350 000 dolarów i cena minimalna za ten wrak nie została osiągnięta. A polski rząd stworzył stronę internetową, na której można było sprawdzić, czy do danego samochodu można bez problemu tankować paliwo E10, która była pełna błędów i tak naprawdę nie można było jej traktować jako jakiekolwiek rzetelne źródło informacji. W grudniu Porsche, można powiedzieć, trochę zwieńczyło pracę nad swoimi e-paliwami, bo dwoma modelami 911 napędzanymi tym właśnie paliwem wyjechali na najwyższy wulkan na świecie, Ojos del Salado, na wysokość 6734 metrów nad poziomem morza. Co tym samym oznaczało, że wyjechali najwyżej, gdzie kiedykolwiek wyjechał jakikolwiek samochód, a ta informacja dała nam nadzieję na to, że prawdziwe, wydające dźwięk samochody nie zginą. Nawet pomimo tego, że w grudniu nastąpiło kolejne pożegnanie, tym razem Chryslera 300C, którego ostatnia sztuka zjechała z linii produkcyjnej. No i żeby tak ładnie klamrą zamknąć ten rok, który poniekąd można powiedzieć, że rozpoczął się od informacji na temat Kena Blocka, to w grudniu również została wydana ostatnia gymkana z udziałem Kena, nagrana kilka miesięcy przed jego śmiercią. I z grubsza to właśnie działo się w motoryzacji w 2023 roku. Także, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za to, że byliście z nami w 2023 roku. Mam nadzieję, że będziecie również z nami w roku 2024 i dziękuję Wam za to, że po prostu z nami jesteście, bo dzięki Wam tak naprawdę możemy robić to, co robimy i robić to, co kochamy. Dzięki śliczne, trzymajcie się, na razie.